akademickie obchody barburkowe Gliwickiej Politechniki rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, po której odbyła się uroczysta akademia. Odśpiewany został hymn państwowy, a następnie wręczono odznaczenia, dyplomy i nagrody. Te uroczystości mają szczególny wymiar, bo w przyszłym roku obchodzimy 70-lecie powstania Wydziału, 75-lecie powstania Politechniki Śląskiej, a więc w tym roku mieliśmy już 70. inaugurację roku akademickiego, także wkraczamy w ten bardzo dla nas miły okres 70-lecia. Jednym z gości był profesor Wiktor Kostenko z Politechniki Donieckiej z siedzibą w Pokrowsku na Ukrainie. To dla nas też święto, wielkie święto. No i barburka to tradycyjna, my tu goście postojanne. Po części oficjalnej odbył się uroczysty i mający wieloletnią górniczą tradycję skok przez skórę. Pojawiła się postać skarbka oraz grupa tańca Dąbrowiacy. Ze względu, że obchodzimy uroczystości barburkowe, to tradycyjnie nie mogło zabraknąć części, którą mamy repertuaru ze Śląska, czyli były tańce pszczyńskie oraz przyśpiewki górnicze i rozbarskie z regionu Bytomia. Dzięki takim tradycjom studenci mogą poczuć prawdziwego ducha górnictwa. Na naszej akademii jest tam też przedstawiona bardzo dobrze tradycja górnicza, gdzie mamy właśnie skok przez skórę. Też to pokazuje nam, z czego się wywodzimy i daje nam taki kontakt z tą tradycją, która no, w wielu kręgach już niestety zamiera. Barburka jest górniczym świętem głęboko wpisanym w tradycję Politechniki Śląskiej. Jest wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym w Gliwicach, dzięki któremu społeczność akademicka może zaznajomić się z dawnymi obyczajami górniczymi.